kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl. Pokazuję wam tym razem pokrowiec na gitarę basową, firma Proel, model BAC230PN. BAC230PN. Jak wszystko z firmy Proel, jest to całkiem solidnie wykonany pokrowiec. Już wam go pokażę z grubsza, jak on wygląda. No z grubsza, właściwie nie z grubsza, tylko bardziej tak z chudsza. Wsadziłem sobie od razu tutaj moją basię kochaną. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Po pierwsze tak, uwaga, odwróć. Zapauzuj tutaj. Wsadziłem tutaj już moją basię. Jak widzicie, bardzo fajnie tutaj leży, wszystko jest w porządku. 10 mm pianka, dosyć gruba, no niestety, znaczy dosyć twarda, przepraszam. Niestety nie mogę wam pokazać jej, no bo nie da się, ale to nie jest taka pianka, że jak ścisnę, to po prostu czuję palce, tak jakbym ściskał, prawda, jakąś gąbkę. To jest taka dosyć mocna gąbka, tak żeby faktycznie, żeby ją zgnieść, to muszę dosyć mocno ścisnąć, więc to jest bardzo dobrze, ponieważ no, w razie jakichś takich uderzeń, no to po prostu dobrze się, można powiedzieć, odbija, dobrze rezonuje, w sensie nie dotyka się instrumentu samego. Więc tak, elementy odblaskowe, które się od razu rzucają w oczy, już nawet widzicie tutaj ten pasek, tutaj też jest pasek kolejny odblaskowy. Czekajcie, ja wyjmę moją basię. Basia niestety musi na chwileczkę się położyć, w innym miejscu się musi położyć. Moja malutka, no. Dobra. Elementy odblaskowe. Gdzie tu jeszcze mamy elementy odblaskowe? No nie ma nigdzie poza tym. No wiadomo, no trudno, żeby mieć na tyłku. Więc jest tutaj jeden, tutaj jest drugi. I teraz kieszonki. Tak. Jedna, tak można powiedzieć, takie pozłacane zameczki są tutaj. Dobra, jedna kieszeń. Taka no dosyć na, powiedzmy, formatu zeszytu. Troszeczkę większy niż zeszyt taki A5. Zamykana takim pojedynczym. Druga kieszeń, która się zaczyna odtąd. Dotąd na jakieś takie bajery, jakieś, nie wiem, nawet mały jakiś netbook tu wejdzie, no, na format A4. Dodatkowo tu jeszcze mamy kieszeń, jeszcze jedną w środku. Myślę, że widzicie, tutaj jeszcze jest dodatkowa taka kieszeń na jakiś kabel, na jakieś coś. Więc fajnie, bo taka mamy podziałkę, można powiedzieć, na dwie różne rzeczy. Porządne wzmocnienia, jeśli chodzi o sam uchwyt. Porządne wzmocnienia, tutaj widzicie, zszywane jest tak. Swoją drogą, grubość już tej kieszeni jest też taka dosyć spora, więc można faktycznie tam naładować trochę bajerów. Mocno tutaj zszywane, solidnie. Uchwyt jest taki, o, że możemy sobie zrobić, oczywiście, złapać tak. Mamy porządny uchwyt, który się nie wbija tak w rękę. Porządnie wszystko zszywane jest, jak już jeszcze raz zaznaczam. Przesuniemy się teraz do następnych kieszeni. Oczywiście tutaj napis Proel jest. I tutaj mamy co? Tu mamy dwie kieszonki. Jedna jest tak otwierana, w formie takiego, można powiedzieć, troszkę piórnika. Na włożenie tylko takich bajerów kilku, no bo to ile ona ma? Mniej więcej, powiedzmy, powiedzmy centymetr ma grubości. No wiadomo, że można ją wypchać bardziej. Druga kieszeń tutaj to jest taka. Ona już nawet tutaj widzę, że jest otwarta. Druga kieszeń jest tak, w ten sposób. I teraz tak, dobra, przesuńmy się jeszcze tylko do jednego. Tutaj mamy zszycie takie dosyć solidne. Oczywiście trzeba, jak stawiamy gitarę, trzeba na nią uważać. Zamek dochodzi dotąd, nie dochodzi do całego. Z jednej strony to jest plus, ponieważ no nie rozwala się na wór taki, prawda? Tylko po prostu jednak to blokuje, także gitarę możemy wsadzić. A tutaj mamy dodatkowe takie zabezpieczenie, które ma na celu po prostu chronić tą gitarę, jak ją będziemy stawiać. Po prostu jakoś tutaj, po prostu jak sobie gitarkę kładziemy, żeby ona w miarę jakoś miała tutaj, mogła mieć podparcie. Dodatkowo tutaj jeszcze jest wzmocnienie, no, na wypadek jakiegoś mostka, elementów z mostka, które mogłyby przeżyć ten delikatniejszy materiał, więc jest wzmacniany. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze tak, mamy jeszcze tutaj na gryf taki rzepik i tutaj też wzmacniany materiał, tu i tu.
tutaj taki delikatny w dotyku, żeby nie porysować za bardzo. Jeśli odwrócę tutaj to na drugą stronę, no to mamy tak, porządne całkiem paski, znowu też zszywane porządnie, spinane metalowymi tutaj obręczami, regulacja jest, ramionczka tutaj też bardzo dobrze zszyte, bardzo dobrze, że to tak jest, ponieważ no wiadomo, jakby nam się to miało urwać w trakcie biegnięcia czy coś, to będzie po gitarze. Regulacja, tu jeszcze dodatkowy uchwyt jest, no i tutaj jeszcze jest na jakąś taką wizytówkę, na jakąś karteczkę z nazwiskiem, czy ja to gitarka jest. Sam materiał tutaj jest taki wodoodporny, fajny, zszywanie jest na bokach, jest po prostu zszywane, jak widzicie, w ten sposób, nie ma jakiejś ścianki dodatkowej, więc też dodatkowo nam to poniekąd chroni, może mniej miejsca wtedy też futerał zajmuje. No i można też go po prostu tak sobie złożyć i wszystko jest gotowe. Także dobra, ja zmykam i nie zawracam wam już tyłka. Pokrowiec firmy Proel. Dzięki za uwagę, papatki.